Witajcie, w dzisiejszym tutorialu chciałbym Wam pokazać praktyczne zastosowanie warstw podczas rysowania Waszych projektów. Oczywiście panel warstwy znajdziecie w tym miejscu. Część z tych przycisków została już omówiona we wcześniejszym tutorialu. Praktyczne zastosowanie warstw przedstawię Wam podczas rysowania prostego projektu. Niech będzie to jakaś płytka z otworami o danych wymiarach 300 oraz 40 jednostek. W ten sposób na aktywnej warstwie zerowej utworzyliśmy zarys naszej płytki. Otwórzmy sobie menedżer właściwości warstw i teraz utwórzmy nową warstwę na linię grubę. Docelowy kolor niech to będzie biały, linia ciągła, Zmienimy tylko szerokość linii na 0,5 mm. Utwórzmy sobie teraz następną warstwę na osie. Nazwijmy ją oczywiście osie i zmienimy jej właściwości. Przede wszystkim zmienimy kolor na kolor czerwony. Zatwierdzimy przyciskiem OK. Zmieniamy rodzaj linii. W tym przypadku musimy wczytać linię i będziemy wczytywać linię kreska, kropka. Swój wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. Wybieramy naszą linię, klikamy OK i teraz jeszcze wystarczy zmienić szerokość naszej linii. No, na przykład... 02. Zanim przejdziemy dalej, zobaczcie, jak można spersonalizować okno menedżera, właściwości warstw. Pierwszą z nich jest auto ukrywanie. Możemy włączyć sobie tą opcję i teraz cały czas menedżer będzie włączony. My, tylko najeżdżając na odpowiedni pasek, będziemy go uaktywniać. Innymi parametrami, innymi opcjami są zakotwiczenie w lewo, zakotwiczenie w prawo, auto ukrywanie. Tutaj także można włączyć i inne. Opcje, które pozwolą nam łatwo spersonalizować sobie właśnie pracę na warstwach. Wejdźmy sobie teraz z menedżera właściwości warstw i zacznijmy rysować osie naszej płytki. Wybierzmy sobie w menu rozwijanym odpowiednią warstwę, na której chcemy pracować. Wybieramy zatem osie i od tego momentu wszystkie obiekty nowo narysowane będą właśnie na tej warstwie tworzone. I tworzymy sobie pierwszą oś. Warto tutaj włączyć jeszcze odpowiednią lokalizację na symetria i włączmy jeszcze sobie tryb orto. Rysujemy pierwszą oś długą naszej płytki, następnie narysujemy oś krótszą naszej płytki, wykorzystujemy oczywiście polecenie L. I teraz rysujemy linie osiowe dla naszych otworów. Wykorzystujemy tutaj śledzenie lokalizacji, dzięki któremu z łatwością będziemy mogli utworzyć naszą linię osiową odsuniętą od lewego brzegu płytki o jakąś określoną wartość. Rysujemy następną linię osiową, wpisujemy wartość 25 jednostek i teraz możemy w takiej odległości od wcześniejszej linii rysować następną linię osiową. Przystępujemy do rysowania otworów, wybieramy warstwę grubą jako warstwę aktualną, warstwę bieżącą i teraz możemy rysować nasz otwór. Wybieramy opcję rysowania okręgu. W tym momencie wybieramy środek. Tutaj oczywiście także korzystamy z lokalizacji. Wpisujemy wartość promienia 10. Podobnie wykonujemy otwór drugi. 10 jednostek jako promień. I teraz możemy te nasze otwory przenieść na drugą stronę za pomocą opcji lustro. Wpisujemy polecenie luz. Wybieramy odpowiednie obiekty, czyli dwa okręgi oraz linie osiowe. Wybór zatwierdzamy enterem. Oś symetrii wyznaczamy. Nie chcemy skasować naszych obiektów źródłowych i teraz mamy utworzone następne dwa okręgi po drugiej stronie. Zanim przejdziemy dalej, chcielibyśmy teraz uwidocznić szerokość linii na naszym rysunku. W tym celu klikamy odpowiedni przycisk w tym miejscu i w ten prosty sposób możemy zobaczyć, które linie są grube, które linie są cienkie. Jak widzimy, obrys naszej płytki cały czas jest na warstwie zerowej, czyli na warstwie z linią cienką. Aby to zmienić, wybieramy odpowiednią warstwę w menu rozwijanym na grubę. Teraz otwieramy panel warstwy i Mamy tutaj opcję zmień na warstwę bieżącą, która pozwoli nam wybrane obiekty przenieść na odpowiednią warstwę. Możemy także wpisać odpowiednie polecenie varact, zatwierdzić enterem, wybrać nasz obiekt i zatwierdzić enterem. I w ten oto prosty sposób przenieśliśmy zarys naszej płytki na warstwę grubę. Innym sposobem na przeniesienie prostokąta do innej warstwy jest wybór odpowiedniego przycisku dopasuj. Będziemy dopasowywać warstwę dla naszej obwiedni. Wybieramy ten przycisk, zaznaczamy prostokąt i wybór zatwierdzamy enterem. I teraz poprzez wybranie obiektu, który znajduje się na docelowej warstwie, będziemy przypisywać prostokątowi właściwości tej docelowej warstwy. Z kolei za pomocą tego przycisku będziemy mogli łatwo za pomocą wyboru odpowiedniego obiektu ustawić warstwę tego obiektu jako warstwę bieżącą. Wybieramy sobie nasz obiekt, klikając na niego i już przenosimy się i aktywujemy warstwę osie jako warstwę aktywną. Przyjrzyjmy się teraz wyłączaniu, blokowaniu oraz zamykaniu warstw. W tym celu wybierzmy sobie menu rozwijane, tam gdzie znajdują się wszystkie nasze utworzone warstwy, wybieramy to menu i po lewej stronie znajdujemy żarówki, które pozwolą nam na ukrycie bądź też włączenie danej warstwy. Przy wyłączonej warstwie nasze obiekty, które na niej się znajdują, zostaną ukryte. Tym przyciskiem włączymy wszystkie warstwy, które zostały wyłączone wcześniej i jak widzicie wszystkie te warstwy pokazały się z powrotem. Następną opcją jest blokowanie warstw. Kliknijmy sobie w menu rozwijane i teraz chcielibyśmy zablokować warstwę bieżącą. Jak widzicie jest to niemożliwe, dlatego zamykamy to okno i spróbujemy zablokować inną warstwę, np. warstwę grubę. Jak widzicie została ona wyłączona i można na niej wykonywać w tym momencie żadnych zmian. Odblokujmy tą warstwę. Następną opcją jest zamykanie warstwy. Podczas zamknięcia nie możemy wykonywać żadnych operacji na tej warstwie, jednak... Wszystkie inne opcje, na przykład lokalizacja dla tych obiektów jest cały czas dostępna i można ją wykorzystać podczas rysowania innych obiektów. Odblokujmy sobie tą warstwę. I teraz na warstwie osie narysujmy sobie następny otwór. W tym celu wybierzmy odpowiedni przycisk w panelu rysuj i w centrum naszej płytki narysujmy sobie okrąg o odpowiednim promieniu. Jednak zauważamy, że nasz okrąg, nasz otwór znajduje się na niewłaściwej warstwie. Wybieramy sobie schowek oraz uzgodnienie właściwości. Dzięki czemu będziemy mogli skopiować właściwości warstwy danego obiektu na obiekt docelowy. Wybieramy obiekt źródłowy. I teraz możemy wybrać obiekt docelowy. I właściwości zostały przypisane obiektowi docelowemu. A ja teraz Wam dziękuję. I zapraszam od razu na drugą część tutoriala, który poświęcony jest praktycznemu zastosowaniu warstw w AutoCADzie.